Halo, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj przybywam do was z informacją o konkursie. Tak jest, jak pewnie wiecie, brałem ostatnio udział w turnieju Gwent Partners Open i złożyło się tak, że udało mi się wygrać dla was nagrody. Mam 10 beczek premium, które mogę przekazać community, czyli wam. Pomyślałem, że zamiast po prostu te beczki rozlosować, to zorganizuję mały konkursik. Tak, żeby było ciekawiej. Także uwaga, konkurs będzie polegał na stworzeniu mema. Mema, który ma dotyczyć mnie w jakiś sposób. I tutaj pełna dowolność. Może to być jakaś przeróbka mojego zdjęcia, może to być coś, co dotyczy mojego streamu, mnie, coś, co dotyczy Gwinta pośrednio i mnie też. No tutaj macie pełną dowolność. Chodzi o to, żeby to było zabawne, żeby to było memem, żeby to było kreatywne. Takie są zasady. Każdy może wziąć udział. Jedyny tutaj warunek uczestnictwa jest taki, że trzeba być obserwującym na Twitchu, ponieważ takie dostałem wytyczne od CD Projektu. Więc no, musicie zafollowować mój kanał na Twitchu. I teraz tak. Macie już swojego mema. Teraz jak wysłać zgłoszenie? Tutaj max jedno zgłoszenie na osobę, ponieważ chcę uniknąć sytuacji, w której ktoś wygeneruje 100 tysięcy memów i wyśle wszystkie. Także jedno zgłoszenie na osobę, dlatego przemyślcie swojego mema dobrze. I następnie wyślijcie do mnie jako szept na Twitchu. Mój nick to oczywiście PawloX, tutaj to myślę wiecie. W terminie do 8 sierpnia, czyli do soboty, do godziny 12. I teraz tak, szablon takiego zgłoszenia to nick z Twitcha. Link do waszej kreacji, do waszego mema. Na przykład można użyć Ingura. W sumie byłoby mi na rękę, gdybyście wszyscy użyli właśnie Ingura. Byłoby mi wtedy łatwiej. Ale jak użyjecie jakiejś innej stronki do przesyłania obrazów, to też spoko. I ważne trzecie, e-mail wasz połączony z kontem GOG, ponieważ ewentualne beczki, które możecie wygrać, no będę musiał jakoś je przesłać, tak? Będę musiał podać maila właśnie do CD Projektu i wtedy te beczki zostaną przypisane do waszego konta. Także te trzy rzeczy w zgłoszeniu, tutaj przykładowo PawloX, jakiś link do Ingura i e-mail połączony z kontem GOG. I tak wiem, że jak wysyłacie prywatną wiadomość jako szept na Twitchu, to wasz nick się pojawia, ale chodzi o to, że ja będę właśnie te wszystkie zgłoszenia kopiował, po prostu trzy linijki w jedno miejsce i będzie mi na rękę, jeśli swój nick przepiszecie po prostu na Twitchu. Tak. Dobra. I teraz nagrody. Mam 10 beczek premium do rozdania, tak jak mówiłem. Nagrody będą dla top 3. Wybierzemy 3 najlepsze memy. Pierwsze miejsce dostanie 4 beczki, drugie miejsce 2 i trzecie miejsce 2. Co daje w sumie 8 beczek, a pozostałe 2 zostaną po prostu rozlosowane na streamie również w sobotę 8 sierpnia. Także jeśli ktoś nawet nie ma pomysłu jak zrobić mema albo nie chce brać udziału w konkursie, to i tak zachęcam do wpadnięcia właśnie na strumyk w sobotę, bo można wygrać te 2 beczki drogą losowania również. Wyobrażam sobie to tak, że wszystkie prace, wszystkie zgłoszenia sobie wspólnie obejrzymy właśnie na streamie. Następnie wybierzemy jakieś tam węższe grono. Wybierzemy top 3. I koniec końców zrobimy jakieś głosowanie na czacie, żeby wspólnie wyłonić zwycięzcę tegoż konkursu. Dlatego właśnie tutaj drugie i trzecie miejsce dostają tyle samo beczek, bo po prostu będziemy wybierać najlepsze spośród top 3, które zostanie wyłonione wcześniej. I tyle. Tyle jeśli chodzi o konkurs. Pamiętajcie, żeby być obserwującym.
To jest w zasadzie jedyne wymaganie i żeby mem dotyczył w jakiś sposób mnie. I tyle. Mam nadzieję, że podoba wam się ten pomysł, żeby te beczki w ten właśnie sposób podzielić. Myślę, że jest to ciekawe. Mam nadzieję, że będzie zabawnie. I tyle. Czekam na zgłoszenia. Nie zapomnijcie wpaść na stream, zostawić followka. I tak samo tutaj. Łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, komentarz. Będzie mi bardzo miło. I tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Do zobaczenia. Pa, pa.